Denerwuje was, że ciągle musicie zmieniać narzędzie, już nie musicie, z modyfikacją Auto Switcher. Co Auto Switcher robi? Auto Switcher powoduje, że kiedy chcemy na przykład ściągnąć trochę liści, czy wykopać sobie diament, czy piasek, czy dirt, to automatycznie wybiera odpowiedni narzędź w naszej zbroi tutaj, co mamy wybrane na dole. Pokażę wam teraz, jak to działa i powiem wam jeszcze parę ekstra rzeczy, co musicie wiedzieć. Po pierwsze powiem, że kiedy wgracie modyfikację, to musicie włączyć modyfikację z przyciskiem F10. Możecie też zgasić modyfikację przyciskiem F10, ponieważ czasami będzie potrzebne, bo ta modyfikacja zawsze wybiera najlepszy narzędź do zużycia. Na przykład diamentowy i żelazny kilof macie zawsze zmieni automatycznie na diamentowy. Jak macie diamentowy i żelazny i chcecie tylko używać żelazny, to możecie po prostu zgasić modyfikację z przyciskiem F10 i już nie będzie działać. Ale teraz działa, już włączone, pokażę wam, jak działa tutaj. Okej, na przykład powiedzmy, że mam wybrany jakiś stone. Okej, mam stone wybrany, po prostu podchodzę sobie, o, jest dirt. Automatycznie zmienia na moją łopatę, wtedy zmienia mi z powrotem na mój stone, czyli mógłbym nawet pozbierać trochę dirtu i od razu położyć stone bez zmieniania niczego. Teraz pokażę wam, jak to działa na resztę tutaj naszych minerałów i wtedy powiem wam, jak zinstalować tą modyfikację. Czyli tutaj od razu zmienia na łopatę. Ups, na dirt, na łopatę też. I tutaj nawet zbiera nam liście, bo ponieważ mam ten narzędź tutaj. Diamenty zbiera też kilofem, automatycznie na kilo zmienia. Dirt, zbiera liście. I widzicie, wszystko jest naprawdę łatwe do zbierania. Mam nadzieję, że wam się naprawdę przyda. Ja będę to zużywać na pewno w moim let's playu. I specjalnie dla tych ludzi, co są na laptopie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać komentarz, co myślicie o tej modyfikacji lub jakie modyfikacje byście chcieli widzieć. Oraz nawet co myślicie, że są dobre pomysły na modyfikacje. Rzućcie komentarz po prostu. Jestem zainteresowany, jeżeli wam się spodobało. I jeżeli wam się jednak przydała ta modyfikacja, to bym był bardzo wdzięczny, jakbyście pokazali to z łapką w górę na filmiku i dodanie filmiku do ulubionych oraz subskrypcji do mojego kanału, jak podobają ci się te filmy, bo będę wstawiać, ja wstawiam i będę wstawać Minecraft codziennie. Różne rzeczy, let's playe, modyfikacje i wszystko. To mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz pokażę wam, jak zinstalować tą modyfikację. Instalacja jest naprawdę prosta. Wchodzimy w podane linki, ściągamy pliki. Tutaj mamy Zombies Mods. Ściągamy tutaj, pierwsze jest Auto Switch, ściągamy na najnowszą wersję, teraz jest 1.2.5. Tutaj też mamy link do modloadera, ale oczywiście ja też dałem wam link, to jak już wejdziemy, to ściągamy najnowszą wersję modloadera i już wszystko ściągnięte mamy na tapecie. Wtedy wchodzimy start, wpisujemy procent up data procent, otwieramy nasz folder roaming. To będzie .minecraft, ja zrobiłem skrót do mojego .minecraft na tapecie, widzicie, żebym nie musiał wpisywać %updata za każdym razem, czyli wchodzę tutaj i dostajemy się do tego samego miejsca. Teraz wchodzimy w nasz bin folder i przeciągamy nasz, otwieramy, raczej możemy przeciągnąć, możemy otworzyć, nasz Minecraft jar z archiwizerem WinRAR lub czymś podobnym. Otwieramy nasz modloader, Ctrl A albo po prostu ściągamy myszkę, żeby wziąć wszystkie klasy tutaj. Ściągamy tutaj do Minecraft Jar, przyciskamy OK. Otwieramy nasz Auto Switch mod i tutaj mamy mod Auto Switch Class. Przeciągamy ten jeden tylko i tyle. I już instalacja skończona. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie powiedzieć mi, jakie modyfikacje wy chcecie jeszcze widzieć i jakie myślicie, żeby były fajne pomysły na modyfikacje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę i dodać do ulubionych lub subskrybować na więcej, jeżeli wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.